pamiętajcie o tym, że to jest najważniejsze, bo jeżeli wjedziecie na egzaminie z zamkniętym sprzęgiem, od razu możecie umówić się na kolejny egzamin. Żeby uderzyło po prostu od dołu w kielich. O, aj, za słabo, stop! Widzicie, niech... Stop, zaczekaj. Wyjdź sobie teraz z samochodu. Jechałaś? No Magda, co to było teraz? To jest już po egzaminie. Zobaczcie, Magda tutaj zrobiła teraz poważny błąd, bo wyjechała za linię. Czemu tak się spieszyłaś? Stres kamery. No, dobra. Cześć, ja mam na imię Mateusz i jestem instruktorem w OSK Krzysztof. Dzisiaj pokażę Wam, jak sprzęgnąć oraz rozprzęgnąć samochód ciężarowy, czyli krótko mówiąc kategorię C i C plus E, na przykładzie samochodu marki MAN. Pokażę Wam również wszystkie zadania egzaminacyjne, które musicie wykonać na egzaminie. Głównie skupimy się na Wordzie w Dąbrowie Górniczej, ale jeżeli zdajecie egzamin w innym mieście, to ten film jest również dla Was. Zapraszam serdecznie do oglądania. Dzisiaj naszą przykładową kursantką, właściwie osobą, która przygotowuje się do egzaminu, jest Magda. Cześć Magda. Witam serdecznie. Witam serdecznie. Proszę, jakie ładne rękawiczki, czyli przede wszystkim pamiętajcie co? BHP, prawda? Dobra, żarty żartami. Moi drodzy, pamiętajcie, że przed egzaminem samochód stoi obok przyczepy i musicie tę przyczepę sprzęgnąć z samochodem ciężarowym. I co najważniejsze, pamiętajcie o podniesieniu sprzęgu. Podnieś Magda sprzęg. Mocno do góry. Ok, czyli przede wszystkim zwróćcie uwagę na to, czy ten bezpiecznik czerwony całkowicie wyszedł i czy na pewno stworzeń wszedł do góry. I pamiętajcie o tym, że to jest najważniejsze, bo jeżeli wjedziecie na egzaminie z zamkniętym sprzęgiem, od razu możecie umówić się na kolejny egzamin. Magda, wchodzimy teraz do samochodu i podjeżdżamy pod przyczepę. A few moments later. Pamiętajcie o tym, że przy sprzęganiu przyczepy macie tutaj 15 minut czasu. Możecie z samochodu wychodzić ile razy chcecie. Co najważniejsze, wychodząc z auta, pamiętajcie o tym, żeby zamykać drzwi, żeby ich nie zostawiać całkowicie otwartych. Jednak nie musicie tutaj zapinać pasów bezpieczeństwa i światła mijania też nie muszą być załączone. Czyli krótko mówiąc, nie musicie być przygotowani jak do ruchu drogowego. Jesteście, można powiedzieć, tak jakby na bazie. I teraz co, Magda? Podjeżdżamy tak, żeby co? Zlicowała nam się przede wszystkim nasza plandeka z przyczepą, tak? Czyli nasza burta z burtą przyczepy. Czyli idziecie sobie najpierw równo. Idziecie, jedziecie oczywiście, nie idziecie. Jeżeli nie macie pewności, czy jeszcze dojeżdżać, czy nie, to po prostu zatrzymajcie auto, wyjdźcie, zobaczcie ile macie miejsca. Idziemy to zweryfikować. Pamiętacie, jeszcze raz przypominam, żeby sprzęg był otwarty. O, tutaj ten stworzeń musi być oczywiście w górze. Bezpiecznik musi być w tej chwili wysunięty. No i co, można sobie tutaj podejść lekko nad dyszel i zobaczyć, czy idziemy równo z dyszlem. Myślę, że w tej chwili jest całkiem fajnie. Zaraz zobaczymy, co powie na to Magda. Ok, ładnie przymykaj drzwi, super. I na co teraz zwracamy uwagę, Magda? Na wysokości sprzęgu przede wszystkim też, tak? Wysokość sprzęgu i czy idzie równo sprzęg na ucho. Myślę, że chyba jest ok, ale ja bym jeszcze raz podjechał i się zatrzymał, jak będziesz troszkę bliżej, dobra? Pamiętajcie, 3 punkty podparcia wchodząc do samochodu po prawej, po lewej stronie oraz oczywiście stopień. Tutaj pasów nie musisz, Magda, pamiętaj. Teraz nie musisz pasów zapinać. I wchodzimy przodem i wychodzimy też przodem, żebyście nie wyskakiwali z samochodu. To jest też dosyć ważne. Jakie tutaj się pojawiają problemy? Moi drodzy, najczęściej, jeżeli chodzi o to sprzęganie przyczepy, problem jest tego typu, że sprzęg się po prostu cały nie zamyka. I to jest dosyć kłopotliwe. O, zobaczcie, teraz podjechaliśmy dosyć blisko, jest fajnie. Moim zdaniem jest idealnie wręcz, bym powiedział. Idzie równo. Wysokość dyszla też jest w porządku. Można byłoby troszeczkę obniżyć ten dyszel. Ja bym go trochę obniżył, zobacz sobie. Minimalnie bym obniżył, nie? Lepiej, żeby ucho tutaj weszło od dołu, wiesz, nie od góry, tylko żeby uderzyło od dołu. Czyli obniż go lekko na kole tutaj. Obniżaj, obniżaj.
Jeszcze, śmiało. Obniż go sobie. Okej, jeszcze. Dobra, więc teraz tak, mamy wyregulowany sprzęt góra-dół. Tutaj idzie w miarę na równo. I teraz, Magda, spróbujemy wjechać już na wprost, dobra, żeby się spiąć. Myślę, że to się powinno udać, więc zrób to i zobaczymy, czy od razu bezpiecznie się zamknie. A ja w międzyczasie powiem, z czym macie największe problemy, głównie w Dąbrowie Górniczej, prawda, bo ten WORD nas interesuje. W Katowicach też wiem, że te problemy się pojawiają. I co do mnie piszecie też bardzo często w komentarzach. Przy sprzęganiu nie zamyka Wam się po prostu bezpiecznik. Moi drodzy, tutaj musicie zwrócić uwagę przede wszystkim na to, żeby właśnie wjechać naprawdę mega równo, żeby nie było żadnych odchyleń w prawą, lewą stronę. Najlepiej, żeby uderzył to ucho, żeby uderzyło po prostu od dołu w kielich. O, aj, za słabo, stop! Widzicie, niech... Stop, zaczekaj. Wyjdź sobie teraz z samochodu. To jest kolejny błąd, który się pojawia Wam również na egzaminach. Magda wjechała teraz za wolno. Wjechałaś za wolno. I co się stało? Zobacz. Uderzyłaś lekko w kielich i zsunęłaś się znowu, ale na całe szczęście nie zamknął się sprzęg. Rozumiesz? Aha, tak, rozumiem. No. I teraz, jeżeli zdarza się taka sytuacja, inaczej, taka sytuacja nie powinna się zdarzyć, więc zrobiłaś to za wolno. Powinnaś to zrobić bardziej dynamicznie. Bardziej dynamicznie i wtedy on się od razu zamknie. I teraz bardzo dobrze, że to się nawet stało, bo to się często zdarza na egzaminach, że właśnie wjeżdżacie zbyt wolno pod ten kielich. W międzyczasie sworzeń się zamyka i uderzacie w zamknięty sworzeń i po prostu macie po egzaminie. Jeżeli mieliście taką sytuację na egzaminie, to proszę o komentarze. Więc teraz, jak już jesteście na równi, wjedź bardziej dynamicznie. Nie jakoś bardzo szybko, ale dynamicznie, dobra? Super, że to się teraz wydarzyło, więc widzicie, że tutaj nie mamy nic ustawianego, tylko no są to błędy właśnie, które też popełniacie na egzaminie. Więc jak jesteście już na równi, to po prostu uderzcie go troszkę bardziej. No, nie możecie się z nim aż tak bardzo pieścić. Zobaczcie, o. O właśnie, dobra. I teraz wejdź sobie. Zobaczcie, nasz sprzęg zamknął się od razu. Widzicie, że bezpiecznik jest schowany. Zobaczymy zaraz, czy Magda to też zweryfikuje. Na co teraz zwracam uwagę, Magda? Przede wszystkim na to, czy bezpiecznik się... Co? Zamknął, tak? Tak jest. Widzimy, że jest zamknięty, czyli ten sprzęg chwycił dobrze. Pamiętaj, że jeżeli bezpiecznik byłby wysunięty, to co musimy zrobić? Szarpnąć samochodem. Przód, tył. Ale tutaj też uwaga, bo docierały do mnie sygnały, że jak ciągnęliście przyczepę do przodu, sprzęg otwierał się sam po prostu i przeskakiwał sworzeń przez ucho, tak? I później próbowaliście cofać już na zamkniętym sprzęgu i te egzaminy też się kończyły negatywnie. Więc najlepiej, jak już pociągniecie samochód z przyczepą do przodu, polecam wyjść z auta, upewnić się, czy na pewno przez przypadek nie wypiął się sprzęg. Więc warto szarpnąć go przód, tył. Poskręcać kierownicą też w prawą, lewą stronę, żeby poruszać samochodem góra, dół. Możecie się również pobawić tutaj kołem góra, dół, żeby ten sprzęg po prostu gdzieś tam lepiej po prostu się zapiął. Jak widzicie, z naszym tutaj sprzęgiem nie ma większych problemów, ale wiem, że na egzaminach te problemy się pojawiają. I co teraz, Magda? Musimy wyłączyć samochód. Pamiętajcie o tym, tak? Wyłączamy samochód. Najważniejsze, żeby cały prąd w samochodzie był wyłączony. I teraz kolejność tak naprawdę nie jest jakoś specjalnie ważna. Możemy zacząć sobie od koła, możemy zacząć od przewodów. Tutaj jak uważasz? Zacznijmy w takim razie od przewodów prądowych. Tutaj ciężko je pomylić. To akurat nie będzie ten przewód, tylko to będzie prawa strona. Ok. Postarajcie się, żeby te przewody nie były jakoś specjalnie poskręcane. Dobra, czyli mamy jeden prądowy, ok. Idziesz sobie z drugiej strony. Pamiętajcie też, żeby tak nie zostawiać przewodów na podłodze, na ziemi. Lepiej, żeby one ładnie były zawieszone, żeby tutaj dbać o porządek. Tutaj naprawdę nie sposób pomylić te przewody, bo po prostu nie wejdą. Czyli to jest, jak, że tak powiem, wsadzanie kontaktu do gniazdka. Dobra, no i jeszcze mamy z ABS, proszę. Dobra, tutaj z tym ABS-em pamiętajcie, że tak, wsadzamy go od dołu i tu jest taka blokada, którą musicie mocno zapiąć, nie? Więc wsadź ją ładnie.
dociśnij i zapnij od dołu. O. Cyk. Ok. Jeżeli chodzi o przewody powietrzne, ja powiem, jak to wygląda w Dąbrowie. My mamy sprzęgi osobne, czyli przewód zasilający oraz sterujący, żółty i czerwony. Jeżeli macie tak to rozdzielone, to pamiętajcie, że zaczynamy od żółtego, później czerwonego, a przy rozpinaniu odwrotnie. Natomiast my mamy tutaj duala, prawda? Więc dual jest bardzo prostym mechanizmem. Obniż go jak możesz. Ok, czyli zobaczcie, to jest właśnie dual, wsadzamy tam zapięcie, opuszczamy duala i już mamy również powietrze w przyczepie. Dobra, z tamtej strony wyciągnij klina. I teraz tak, jeżeli chodzi o konkretnie przyczepę w Dąbrowie Górniczej, tutaj, moi drodzy, po lewej stronie jest hamulec, który musicie wcisnąć. Pamiętajcie o tym, czyli tutaj, że tak powiem, w tej chwili wirtualnie wciskamy ten hamulec, a my ten hamulec mamy po prostu z drugiej strony i dodatkowo przyczepę zabezpieczamy klinami, które teraz musimy schować. Czyli chowamy sobie kliny. Pamiętaj, tutaj, Magda, hamulec, wciśnij sobie go, żebyś o tym pamiętała, pokaż. Bardzo ładna wyobraźnia, super. I teraz podnosimy koło do góry. Podniesienie koła to też nie jest jakiś duży problem, po prostu kręcimy koło do góry i je zabezpieczamy. My mamy to koło troszkę większe, uważaj, żeby się nie pobrudziło. Podnieś, podnieś. I zabezpieczamy koło. I szybkie podsumowanie tego, co zrobiliśmy. Tak, podjechaliśmy sobie z otwartym sprzęgiem, tak, pod przyczepę. Spięliśmy się, sprawdziliśmy, czy bezpiecznik jest zamknięty. Jest zamknięty, czyli robimy sobie taką listę kontrolną tego, co musimy sprawdzić, tak? Co dalej? Podpięliśmy przewody prądowe, powietrzne, ABS, wszystko jest podpięte, zgadza się. Kliny mamy schowane, hamulec masz wciśnięty i koło jest podniesione, zgadza się? Czy to wszystko? Czy jeszcze coś? No, wszystko. Czyli z tych zasad można powiedzieć bezpieczeństwa jak najbardziej wszystko. Patrzymy, czy oczywiście żadne przewody tutaj nam jeszcze nie wiszą. My w tej chwili tych przewodów na tę chwilę nie podpinamy specjalnie. Musimy sprawdzić teraz jeszcze działanie wszystkich świateł w przyczepie, zgadza się? Dobra, to sprawdzamy wszystkie światła w przyczepie. Jak najbardziej, możesz włączyć wszystkie światła od razu. Nawet polecałbym. Pamiętajcie, załączamy bez sprzęgła teraz. Samochodu nie załączaj, tylko stacyjkę. Przekręcamy, tak. No i co? Pozycyjne, mijania, tak. Ok, przeciwgłowę tutaj wyciągamy. Cyk, cyk, dobra. Światła jeszcze jakie możemy włączyć? Awaryjne, zgadza się. I co jeszcze mogłaś zostawić? I wsteczny. No to wrzuć wsteczny teraz, już bez sprzęgła wrzuć wsteczny. No. Ok, jest kamera, załączyła się? Czyli bieg wsteczny też się załączy. No to idziemy sprawdzać światła. Takie światła oczywiście na samym początku, żebyśmy nie musieli latać aż tyle razy, zgadza się? To które mamy światła? No proszę teraz. Nie wiem, czy wy to widzicie na filmach, ale postaramy się umówić. Które teraz migają? Światła awaryjne. Światła awaryjne, dobra. Co dalej? Światła przeciwgłowe. Przeciwgłowe. Wsteczne. Tak. Pozycyjne. I pozycyjne plus podświetlenie tablicy rejestracyjnej, możemy powiedzieć bardzo dobrze. Co musimy jeszcze teraz sprawdzić? Światła stop. Światła stopu to ja bym sobie zostawił na koniec, bo jeszcze co musisz sprawdzić? Osobno? Wyłączyć awaryjne. No właśnie, to wyłącz awaryjne i załącz kierunkowskazy lewy, prawy. Najlepiej, moi drodzy, zróbcie sobie taki schemat. Zacznijcie od pozycyjnych świateł, później właśnie przeciwgłowę, na przykład światła awaryjne, światła biegu wstecznego, później kierunkowskaz lewy, kierunkowskaz prawy, to osobno. I na końcu poproście egzaminatora, czy świecą światła stop, żeby wam pomógł sprawdzić działanie świateł stop. Kierunkowskaz lewy, ale ty musisz przyjść sprawdzić, wiesz? No, chciałabyś, żeby ci egzaminator pomagał. Na to wszystko pamiętajcie, macie 15 minut czasu, więc ja bym się polecał spieszyć. Dobra, kierunkowskaz lewy omawiasz, tak? Działa? Kierunkowskaz lewy działa. Działa, no to szybciutko, biegaj, 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 to jest fitness. Na bazie kierowca jakby tak chodził, to zaraz by go zwolnili. Szybko, szybko, dajesz. To jest 15 minut, ale tobie już chyba z 10 minęło. Dobra, kierunkowskaz prawy, tak? Kierunkowskaz prawy działa. Działa, dobrze. Co jeszcze musisz sprawdzić? Światło stop. Dobra, to naciśnij, ja sprawdzę, czyli poprosimy o pomoc drugą osobę, tak? Działa. Dobra. I co teraz, Magda, jeszcze musisz pamiętać? O czym musisz pamiętać? Tutaj też uważajcie na to, bo wiecie, to są takie błędy, które się właśnie pojawiają. O właśnie, żebyś wyłączyła żebyś wyłączyła te światła, żebyś nie ruszyła na światłach przeciwmgłowych, tak?
bo jak ruszysz na światłach przeciwulgowych, to też zadanie będzie niezaliczone. I teraz, moi drodzy, po tym wszystkim, jeżeli wszystko macie, dopiero teraz przygotowujecie się do jazdy. Czyli wchodzicie do auta, ustawiacie sobie fotel, tak, kierownicę, całą resztę przygotowujecie się do jazdy. Pamiętaj, musimy zapiąć już pasy, musimy załączyć światła mijania, jeżeli samochód nie ma do jazdy dziennej i jest ładna pogoda. I dopiero tutaj ruszasz na placu na łuku do przodu, ok? Pytania? Nie. No to ruszamy. Przed ruszaniem pamiętajcie, żeby upewnić się o możliwości jazdy. Po prostu popatrzcie się w prawą, lewą stronę, czy można ruszyć. No i jedziemy po łuku do przodu. Nasz plac manewrowy jest, można powiedzieć, no, identyczny jak w Wordzie w Dąbrowie Górniczej. Więc te wszystkie garaże, które tutaj mamy namalowane, mają taki sam układ jak właśnie w Dąbrowie Górniczej. Teraz robimy sobie łuk. Jazda do przodu, pamiętajcie, musi być jednostajna. I teraz, jak będziemy cofać już, na to macie 5 minut czasu i 3 razy możecie wyjść z samochodu. 3 razy. Kiedyś był to raz, teraz możecie wyjść 3 razy z samochodu, żeby upewnić się, czy dojechaliście prawidłowo. Tutaj pamiętajcie, żeby się zmieścić w tym metrze, dobra? I lecimy do tyłu. Obserwujcie sobie tylną oś, czy idzie w miarę blisko prawej strony, prawej linii. Możecie robić korekty, pamiętajcie, ile razy chcecie, więc ja bym się tutaj nie spieszył. To jest 5 minut, więc to jest bardzo dużo czasu. Jak coś nie wychodzi, to po prostu sobie podciągnijcie auto i jeszcze raz jedźcie do przodu i wyrównajcie auto i jeszcze raz. Być może mówię czasami o rzeczach, wydawałoby się dla kogoś prostych, ale pamiętajcie, że ten film jest przeznaczony dla osób, które są na początku tej kariery bycia kierowcą i są, mam nadzieję, że oglądają ten film właśnie do przygotowania się do egzaminu, żeby sobie to wszystko przypomnieć, prawda? Te wszystkie zasady. Oj, tam troszkę za daleko wyszło, zobaczymy, czy nie wyjechała za linię. No, uważaj, nie wyjechałaś. No Magda, co to było teraz? To jest już po egzaminie. Zobaczcie, Magda tutaj zrobiła teraz poważny błąd, bo wyjechała za linię. Czemu tak się spieszyłaś? Stres kamery. No, dobra, my oczywiście nic nie tniemy. Podciągnij sobie i jeszcze raz wyrównaj. Moi drodzy, za coś takiego, jeżeli wyjechalibyście za linię, no to już idziecie sobie na kolejny egzamin. Tutaj Magda się być może zestresowała kamery, ale nie, widzicie, no tak to niestety, przed chwilą ćwiczyliśmy, wszystko było dobrze, a w tej chwili się nie udało. No i teraz też chyba z tego nie wyjdzie. No, zobaczymy. O, może sobie teraz poradzi. Widzicie, pospieszyła się, jeździła cały czas dobrze, a przyjdzie trochę stres. I już robi się problem. Więc tutaj byłoby już po egzaminie tak na dobrą sprawę, ale oczywiście przechodzimy sobie do dalszych zadań. I pamiętaj, że na końcu 3 razy możemy wyjść, nie? Najlepiej wyznaczcie sobie jakiś punkt już na samym początku, gdzie najlepiej się zatrzymać, żeby to nie było jakoś bardzo daleko. I skorzystajcie z tej możliwości wychodzenia z samochodu 3 razy. Nie próbujcie tego robić na odstrzała, bo to jest ryzyko zbyt duże. Ile mamy? Jeszcze trochę, nie? No to dojedź. Cofamy. Z tym dojazdem też się pojawiają czasami problemy faktycznie, więc wtedy na spokojnie. Pamiętajcie, że jeżeli tego nie zrobicie za pierwszym razem, macie jeszcze raz drugą szansę, więc jeszcze raz zrobicie łuk. Więc lepiej nie dojechać, niż uderzyć w pachołek. No i teraz zobacz sobie, ile jeszcze musisz dojechać.
i teraz jest ostatnia szansa już na dojazd. Zobaczymy, czy się uda. No tak, na styk, mogła trochę bliżej. No tutaj pytanie, czy byłoby to zaliczone. No. Myślę, że tak, ale lepiej byłoby dojechać troszkę bliżej. Zobacz, tak troszkę na styk. Mogłaś trochę bardziej, głębiej wjechać, wiesz? Zobacz, widzisz? Można by się tutaj troszkę doczepić do tego, nie? Czyli ja, czy na pewno jesteś nad linią? No, tutaj byłoby lepiej w środku, dobra? Czyli następnym razem trochę bliżej. Dobra. I teraz wjeżdżamy sobie. Parkowanie skośne robimy, mamy do drugiej białej linii miejsca. Pamiętajcie o kierunkowskazie, więc tutaj nie ma jakiejś większej filozofii. Najgorzej jest właśnie z tym stanowiskiem wjazdu prostopadłego parkowania tyłem. Pamiętajcie, że teraz na egzaminie możecie sobie wybrać prawą lub lewą stronę. Czyli możecie wjeżdżać z prawej lub z lewej strony. I teraz kierunkowskaz z prawy. I wyjeżdżamy z tego stanowiska. I do drugiej białej linii macie miejsce. Do wjazdu prostopadłego przodem i tyłem trzecia biała linia. To jest w naszym przypadku trzecia biała, w Wordzie w Dąbrowie trzecia żółta. To jest miejsce ograniczające wjazd do tego stanowiska. Jeżeli możecie, oczywiście piszcie w komentarzach swoje przygody na egzaminach, które były. Być może coś, z czym się nie zgadzaliście. Lub to, jakie wymagania miał też egzaminator. Chętnie poczytam wasze komentarze. Dobra, tutaj może się zatrzymać. Stop. I podciągnąć go do przodu i to też zadanie będzie zaliczone. Czyli nie musicie kończyć tego manewru w początkowej pozycji. Wjazd przodem, wyjazd tyłem, kierunkowskaz prawy oczywiście. I tutaj zobaczcie, wjeżdżamy sobie w garaż, w to stanowisko można powiedzieć, bo tutaj mogą się znaleźć osoby, które będą próbowały komentować, że to nie jest garaż, tylko stanowisko, więc moi drodzy, nie będziemy się teraz tutaj czepiali słówek. Jeszcze raz chciałbym powiedzieć, że jest to film dla osób początkujących. Mam nadzieję, że to będzie szybkie przypomnienie i gdzieś tam docenicie to, że nagrywamy ten filmik dla was i po prostu prostym językiem wiecie, co można, czego nie można. Włączacie prawy kierunkowskaz i wyjeżdżamy. Co najważniejsze, pamiętajcie, że tutaj macie zawsze jedną możliwość korekty toru jazdy. Więc to jest też ważne. Jedna możliwość korekty toru jazdy. Oczywiście dziękuję za łapki w górę, za subskrypcje, za komentarze pozytywne, negatywne. Krytyka też jest czasami potrzebna, jeżeli chcielibyście coś zmienić w filmach, śmiało może. Oj, troszkę za mocno. Zobaczcie, to już będzie korekta. Po co tak wcześnie? Stop. Czekajcie, otworzymy okno. Po co tak mocno go złamałaś? Co? Jak do trzeciego masz miejsce? Do trzeciej linii aż? Dajesz? To była korekta, więc nic się nie stało. I wyjeżdżamy z tego stanowiska. Dobrze, zrobimy sobie teraz parkowanie. Wjazd do stanowiska, wjazd tyłem, wyjazd przodem. I tutaj pamiętajcie, że macie prawo wjeżdżania z prawej lub z lewej strony. Oczywiście nie w każdym Wordzie. W Dąbrowie Górniczej jest taka możliwość, więc z lewej strony śmiało możecie wjeżdżać, z prawej też. Ale nie wszystkie ośrodki mają taką możliwość, żeby była możliwość wjazdu z lewej strony. No, ta jazda z lewej jest, można powiedzieć, troszkę łatwiejsza, chociaż nie do końca. Jeżeli jedziemy z prawej strony, to pamiętajcie, że kierujecie się zawsze na trzeci pachołek, żebyście nie pomylili wjazdu z tym wjazdem skośnym. Tutaj ładnie wjeżdżamy sobie na lewe. Zobaczcie, jak ładnie idzie przy lewej krawędzi. Też mamy jedną korektę, bardzo ładnie. Pamiętajcie o kierunkowskazach. Kierunkowskaz? O właśnie. Jak się wyłącza, to go pamiętajcie, za każdym razem załączajcie. No
No i tutaj wjazd do stanowiska i oczywiście wyjazd, więc tutaj jak już wjedziecie, to z wyjazdem na pewno nie będzie problemu. Pamiętajcie, żeby przód samochodu się zmieścił. Ok. I zaliczone. No i wyjeżdżacie na miasto, prawda? Jeździcie sobie na mieście i wracacie. I teraz przygotowujemy samochód do rozprzęgania. A na załączonym silniku czy na wyłączonym? Na wyłączonym. No to proszę wyłączyć. Czyli po mieście wracacie sobie na plac manewrowy i tutaj rozprzęgacie wtedy już samochód. Pamiętajcie, żeby silnik był wyłączony, stacyjka tak samo. Zabezpieczamy przyczepę. Czyli na przyczepie w Dąbrowie Górniczej, tutaj co pamiętasz? Hamulec? Cyk, wyciągamy, tak? Ok, wyciągamy, my ten hamulec mamy po drugiej stronie, a ty załóż sobie kliny. Dobra, wyciągnęłaś, dobrze, zabezpieczone. Zabezpieczamy, możemy sobie go dociągnąć. Z jednej, z drugiej strony. Jak już tam będziesz, to sobie otwórz stworzeń, nie? Jak już tam będziesz, to sobie otwórz stworzeń. Dobra. Żeby nie latać, moi drodzy. Na rozpięcie macie 10 minut, pamiętajcie. Ok. Cyk. Dobra, zrobił nam się mały problem z dźwiękiem. Stworzeń mamy otwarte, więc tylko przypomnę, co zrobiliśmy. Wszystkie przewody zostały odpięte. Przewody powietrzne, prądowe są już wypięte. Samochodem odjeżdżać. I postawimy samochód obok przyczepy. Moi drodzy, mam nadzieję, że ten filmik troszkę Wam pomógł. Jeżeli macie jakieś pytania lub wątpliwości, śmiało piszcie w komentarzach. Jeżeli się z czymś nie zgadzacie, też piszcie. Postaram się odpowiadać na Wasze pytania. Magda, bardzo Ci dziękuję, bo dzisiaj Twoja jazda była naprawdę, no prawie na piątkę, z małymi uwagami, ale oczywiście było wszystko super. Mam nadzieję, że uda Ci się na egzaminie państwowym. Moi drodzy, jak sami zauważyliście, tutaj można popełnić naprawdę sporo takich bardzo małych błędów. I to jest największy problem na Waszych egzaminach. Polecam sobie zrobić wszystko, spisać sobie na spokojnie na kartce, krok po kroku, co powinniście zrobić. Taką checklistę, jak pilot w samolocie po prostu powinniście zrobić. Czyli co robię na początku, o czym muszę pamiętać, czego nie zapomnieć. Zróbcie sobie taką listę i ona naprawdę Wam pomoże. No a co najważniejsze, polecam sobie również przed egzaminem jeszcze poćwiczyć i po prostu pojeździć. Więc jeżeli chcecie zobaczyć to wszystko na żywo i chcecie, żeby Wam to jeszcze raz być może podpowiedzieć i wytłumaczyć, no to oczywiście zapraszam Was na jazdy. Plac manewrowy mamy w Czeladzi przy ulicy Gdańskiej, więc dojazd bardzo dobry i z Katowic, i z Dąbrowy Górniczej, i z Sosnowca, Siemianowic, praktycznie z wielu miejsc. Za dzisiaj Wam bardzo dziękuję, do zobaczenia w następnym filmie, zapraszam do subskrybowania kanału, no i oczywiście zostawienia komentarza i łapki w górę. Do zobaczenia!